Klasa Spartan 2. Rocznik 2511. Liczebność klasy wedle pierwotnych założeń 300 osób. Ostateczna liczebność po odcięciu funduszy i redukcji kosztów 75. Liczba uczniów, którzy przeszli proces ulepszeń bez uszczerbku na zdrowiu 42. Druga generacja Spartan jest tą najbardziej elitarną, legendarną i najlepiej udokumentowaną w historii Halo. Ani wcześniej w supertajnym projekcie Orion, ani później w liczniejszych generacjach nie mogliśmy tak dokładnie przyjrzeć się żołnierzom świata Halo, którzy nie tylko byli posegregowani według imion i numerów, ale których możemy często podziwiać w konkretnych dziełach. Spójrzmy na 49 Spartan wedle numerów porządkowych, czasem łącząc ich w grupy wedle ustanowionych drużyn. Spartanin James 005. Spartanin o najniższym znanym numerze. Od Johna wiemy, że James nigdy się nie poddawał. W 2552 wraz z Kelly, Fredem i kilkoma innymi Spartanami udał się na Sigma Octanus 4, by walczyć z Covenantami. Odpowiadał tam za zwiad, później zaś stracił lewą rękę w trakcie walki z łowcami. W trakcie bitwy o Reach został wybrany przez Master Chiefa do udziału w misji wymazania danych nawigacyjnych na statku UNSC Circumference, by obcy nie poznali lokalizacji Ziemi. Podczas wykonywania zadania jego plecak rakietowy został trafiony przez pocisk z Needlera i uszkodzony sprzęt wyrzucił go w przestrzeń kosmiczną. Pojawił się jak większość dwójek w książce Upadek Reach, a jego wizerunek zaczerpnięto z komiksu Fall of Reach. Spartanin J006, Spartanka Adriana 111 i Spartanin Mike 120. Członkowie drużyny Szarych. Jay był sierotą bez rodziny. Adriana wyróżniała się tendencją do kwestionowania rozkazów, a Mike był małym geniuszem potrafiącym obsłużyć skomplikowane urządzenie po krótkiej obserwacji. Cała trójka była wyjątkowo niesforna. Jay i Adriana wielokrotnie podejmowali próby ucieczki z obozu szkoleniowego, przysparzając problemów opiekunom, a Mike'owi zdarzyło się porwać pelikana i go rozbić. Jay ostatecznie trafił na dywanik do dr Halsey, która dała mu wybór. Albo zostanie w obozie i się dostosuje, albo zostanie pozbawiony wspomnień o programie Spartan i, co gorsza, swojej kompance Adrianie. W całej sytuacji fakt, że Jaya w sierocińcu zastąpił klon, sprawia, że wybór amnezji automatycznie przekreśla opcję powrotu do starego życia. Perspektywa utraty pamięci przerażała go bardziej niż rygor bossmana Mendeza. Dwójkę renegatów zgrupowano z Mike'iem i odseparowano od reszty. Utworzyli drużynę wygnańców wśród Spartan. Ich specjalny trening obejmował działanie w pojedynkę bez wsparcia. Byli przeznaczeni do misji za liniami wroga, w czasach wojny z obcymi głównie kasowanie danych nawigacyjnych na porzuconych statkach. Nietypowy charakter drużyny Szarych owocował unikaniem standardowych procedur dowodzenia i preferowanym udziałem w misjach poza frontem. Co ciekawe, Jay nie był w pełni kompetentnym dowódcą, przez co pozostała dwójka nie do końca akceptowała go jako lidera. Ekipa walczyła w wojnie z Covenantami, brała udział w bitwie o Rabl oraz Metiset. Byli jedynymi Spartanami drugiej generacji, którzy nie byli obecni na Reach podczas inwazji. Akurat wtedy przypadał ich roczny okres bez kontaktu na jednej z misji. Wedle słów Freda w książce Ghost of Onyx, cały zespół od 2551 nie nawiązał kontaktu z nikim. Najwięcej dowiedzieć się można z książki Call Protocol. Spartanin Lee 008, Spartanin Anton 044 i Spartanka Grace 093. Lee podczas szkolenia wyróżniał się umiejętnościami walki wręcz i opanowaniem w warunkach zerowej grawitacji. Anton był zachwycony szkoleniem survivalu na planecie Koral, ponieważ uwielbiał plaże. Grace specjalizowała się w materiałach wybuchowych. Podczas inwazji na Reach, Lee, Anton i Grace zostali przydzieleni do drużyny czerwonych, dowodzonej przez Freda, z którym bronili orbitalnych dział MAC. Po wycofaniu się zostali wybrani przez swojego dowódcę do sformowania drużyny Gamma, której zadaniem była ewakuacja wiceadmirała Whitcomba. Po wyczerpujących walkach w obronie Reach, trójka Spartan ruszyła pod ziemię ku Forerunnerskiej budowli z zamiarem uratowania Freda, Williama 043 i dr Halsey. Misja się udała i drużyna Gamma opuściła Reach, pozyskawszy kryształ Forerunnerów z podziemnych ruin. Anton i Lee zginęli podczas późniejszej bitwy w Sleep Space, gdy plazmowa torpeda trafiła ich statek desantowy. Jako ostatnia poległa Grace podczas operacji First Strike, gdy wraz z drużyną niebieskich wdała się w walkę z grupą Brutów. Spartanka poległa od bezpośredniego trafienia z Brutshota, a jej pancerz został wykorzystany przez Johna do zainicjowania eksplozji.
O losach trójki Spartan możemy przeczytać w książce First Strike. Spartanka Naomi 010. Jej pełne nazwisko brzmi Naomi Sędzkę. To ona pierwsza założyła pancerz Mjolnir Mark VII. Była cicha, nawet jak na Spartanina. Jest najbardziej znana z udziału w inicjatywie żołnierzy, współpracowała z normalną ekipą. Historia nietypowej drużyny, zawierającej również personel z marynarki czy komandosów ODST, przypada na lata pokoju po zakończeniu wojny z Covenantami. Celem drużyny były tajne zadania mające osłabić dawnych wrogów ludzkości, by nigdy nie powstało nowe przymierze obcych. Zdarzało im się zaopatrywać wrogów Arbitra na Sangeliosie, by zdestabilizować planetę elitarnych. Jedną z ważniejszych historii dotyczących Naomi była misja przeciw Stefanowi Sędzkę, który porwał jeden ze statków UNSC, a który ostatecznie okazał się jej ojcem. Była to jedna z niewielu okazji, gdy Spartanin mógł spotkać rodzica. Po całej historii porwany statek Picus Inquisitor dostał imię po Naomi. Poza Johnem tylko Naomi połączyła się z interfejsem SE w swoim pancerzu. Drużyna Kilo 5 otrzymała całą trylogię książek. Spartanin Leon 011, Spartanin Robert 025 i Spartanka August 099. Członkowie drużyny Omega. Leon specjalizował się w walce na krótki dystans, dlatego na koncept artach jest prezentowany z mieczem energetycznym. W oficjalnym opisie August podano, że świetnie strzelała z Raygana. Cała trójka walczyła u boku drużyny czerwonej podczas ewakuacji na planecie Arcadia. Podczas gdy Jerome, Alice i Douglas dołączyli do załogi Spirit of Fire i ruszyli w pościg za Covenantami, drużyna Omega została na miejscu i kanonicznie słuch o niej zaginął. Gdy statek z czerwonymi przybył po latach na Arkę, Jerome dotarł do informacji, że cała trójka przetrwała wojnę. Ich obecność jako jednostki w Halo Wars 2 jest niekanoniczna. Spartanin Kirk 018. Nie u wszystkich Spartan proces augmentacji przebiegł pomyślnie. Część z nich straciła pełną władzę nad swoim ciałem i nie mogła dalej walczyć w terenie. Jednym z nich był Kirk. Razem z Renę 081 cierpieli na osteogenezę. Dzięki inicjatywie Bosmana Mendeza, ograniczeni ruchowo uczestnicy programu mogli liczyć na zajęcie niewymagające sprawnego ciała. Mogli planować misję czy analizować dane. Kirk po rekonwalescencji w regeneracyjnych zbiornikach został przycielony do służby w wywiadzie marynarki wojennej, czyli w ONI. Efektem nieudanych operacji miała kuracja w zbiornikach z żelem, jednak cała nadzieja w dr Halsey, która w swoim dzienniku wspomniała, że prawdopodobnie znalazła sposób na przywrócenie Kirkowi pełnej sprawności. Spartanka Serin 019, czy może raczej dowódczyni Serin Osman? Wychowana na ulicy, porzucona przez uzależnioną od narkotyków matkę, przez co nie było konieczności zastąpienia jej klonem. Podobnie jak Kirk, nie przeszła pomyślnie operacji programu Spartan 2 i została zarekrutowana do wywiadu. Była osobiście szkolona przez szefową ONI, admirał Paragoński, by pewnego dnia zająć jej miejsce. Została wyznaczona przez mentorkę do poprowadzenia operacji drużyny Kilo 5. Wspierała obie strony konfliktu podczas wojny domowej na Sangeliosie. Jako wysoko postawiona w wywiadzie, mogła przejrzeć dane o swojej przeszłości. Efektem tego było poznanie tajemnic dr Halsey i wypowiedzenie jej osobistej wendety. Pani doktor trafiła do aresztu z polecenia Serin. W 2555 zastąpiła admirał Paragoński na stanowisku przewodniczącej ONI. Podczas misji Infinity na Requiem wydała rozkaz wyeliminowania dr Halsey, która kolaborowała z obcymi. Była wśród komisji, przed którą odpowiadali kapitan Lasky i Spartanka Palmer po niewykonaniu polecenia. Poza udziałem w trylogii Kilo 5 można ją zobaczyć w komiksie Escalation i grze Halo 4 Spartan Ops. Spartanka Daisy 023. Bohaterka animacji Homecoming z antologii Halo Legends. Spartanka, która zbuntowała się personelowi programu Spartan 2, chcąc odzyskać wolność. Widząc jej podejście, Halsey pozwoliła jej odejść, czym prawdopodobnie ocaliła życie oficerom, których Daisy trzymała na muszce. Spartanka dotarła na swoją rodzinną planetę Sargasso i odnalazła dawny dom. Na miejscu spotkała swojego klona na wózku inwalidzkim i prawda o zbrodniach Halsey wyszła na jaw. Zdesperowana Daisy chciała zabić klona, jednak po chwili wahania wróciła na pokład transportowca, gdzie czekała na nią pani doktor, która przewidziała taki przebieg wydarzeń. Daisy trafiła do aresztu, a jej klon zmarł niedługo potem. Spartanka podczas kampanii na Harvest zginęła od pocisków Needlera, gdy podjęła próbę ewakuowania towarzyszy. Została odnaleziona przez Johna, który oddał jej honory.
Spartanin Joshua 029. Spec od elektroniki. Kompetentny dowódca i bliski współpracownik członków drużyny niebieskich. Brał udział w bitwach o Jericho 7, Sigma Octanus 4 oraz oczywiście bronił Reach, gdzie był częścią drużyny czerwonej pod dowództwem Freda. Jego ostatnią misją było wrzucenie atomówki do windy grawitacyjnej statku Covenantów i ucieczka za pomocą Banshee. Jego pojazd został trafiony i spadał podczas wybuchu głowicy. Uznany za zaginionego. Można się na niego natknąć w książce First Strike. Spartanka Vin 030 i Spartanin Isaac 039. Kolejni Spartanie walczący na Reach w drużynie czerwonych dowodzonej przez Freda, a wcześniej na Sigma Octanus 4. Podczas późniejszych starć dołączyli do drużyny Delta pod dowództwem Williama 043. Po obronie bazy Castle zostali uwięzieni z niebieskimi i dr Halsey pod ziemią w ruinach Forerunnerów. Podczas odwrotu przed siłami Covenantów, Vin i Isaac wysadzili tunele, by zapewnić reszcie szansę na ucieczkę. Zaginęli w zamieszaniu, prawdopodobnie nie przeżyli. Do poczytania First Strike. Spartanin Otto 031, Spartanka Margaret 053, Spartanin Victor 101 i Spartanka Roma 143. Członkowie czarnej drużyny Spartan, która w czasach szkolenia na Reach weszła w ostry konflikt z czerwonymi. Wszystko zaczęło się od romansu Otto i Margaret oraz zazdrosnego o nich Wiktora. Z dość prostej relacji wywiązała się dramatyczna sytuacja. Bliższe relacje w tak specyficznym gronie były niedozwolone, więc Wiktor doniósł na kochanków do bosmana Mendeza, który zarządził odsiadkę w karcerze dla Otto i Margaret. Rygorystyczni członkowie drużyny czerwonej uznali takie zachowanie za niegodne Spartan i wdali się w nieuczciwą bójkę z łamiącą zasady parą, podczas której Margaret straciła lewe oko. Miało to być nauczką dla czarnych, by zaczęli traktować swój trening poważnie. Oczywiście później osłabiona ekipa wzięła na kolegach odwet, co poskutkowało kolejnymi dniami w karcerze. To ostatecznie zamknęło temat. Nastoletnie dramaty zamiast rozbić ekipę, wzmocniły ją. Cała czwórka była wśród osób, które przetrwały proces ulepszeń. Otto, Margaret, Wiktor i Roma przywdziali czarne pancerze i walczyli z zagrożeniem ze strony przymierza obcych podczas wojny. Wsławili się zniszczeniem wydobywczego urządzenia Covenantów na Verge, gdzie Roma, nawiązując współpracę z jedną z dron, pomogła przeprowadzić czarnych przez podziemne tunele. Równie słynną przygodą grupy było wydostanie się z Line Station 1-4 na nieznanym księżycu, gdy standardowa misja antykowenancka nie poszła według planu. Wszyscy przetrwali wojnę i w 2557 roku stacjonowali na Gamma Halo, gdy Dydak przebudził się po przegranej walce z Johnem. Forerunner bez trudu pozbawił życia całą czwórkę. O czarnych opowiada miniseria komiksowa Halo Bloodline, zaś ich śmierć obserwowaliśmy w 8 zeszycie Halo Escalation. Spartanin Samuel 034. Pierwotny członek drużyny niebieskich i jeden z pierwszych kompanów Johna. Razem musieli uczyć się dyscypliny i współpracy, co ostatecznie doprowadziło do utworzenia się silnej przyjaźni między chłopcami. Przez lata trwał u boku Johna, gdy ten wykazywał się umiejętnościami przywódczymi, a po pomyślnym przejściu procesu ulepszeń był ponoć żołnierzem, który najszybciej doszedł do siebie. Był w drużynie wysłanej na pierwszą misję członków programu Spartan 2, a później jako jeden z pierwszych po nawiązaniu pierwszego kontaktu stanął do walki z Covenantami. Tu się jego historia kończy, bo sam był również pierwszą ofiarą wśród Spartan, których mit zaczął być budowany wedle filozofii Spartanie nie umierają, mogą tylko zaginąć w akcji. Po uszkodzeniu pancerza na statku Covenantów, sam nie mógł liczyć na przetrwanie przestrzeni kosmicznej, więc poświęcił się, zostając na pokładzie i broniąc ładunku wybuchowego. Śmierć tak ważnej postaci na tak wczesnym etapie ujawniła stopień zagrożenia ze strony nowego przeciwnika, a także posłużyła do rozwinięcia postaci Johna, który musiał poradzić sobie ze stratą bliskiego kompana. Usłyszeć o nim możemy w Fall of Reach, książce, komiksie i animacji. Spartanin Randall 037. W trakcie szkolenia Spartan na Reach doświadczył czegoś, co ukształtowało go jako żołnierza. Samotnie próbował zatrzymać kompana Sorena 066, który wraz z insurekcjonistą Pariachem włamał się do laboratorium. Mimo udaremnienia przestępstwa, Randall nie zachował czujności, dając się obezwładnić. Obaj winni uciekli. Kandydat na Spartanina obwiniał się za porażkę, jednak zgodnie z radą bosmana Mendeza wyciągnął właściwe wnioski na przyszłość. W 2532 roku, podczas bitwy o Wodin, Randall spłynął w niższych partiach atmosfery prosto do oceanu. Było to najważniejsze wydarzenie w jego życiu,
ponieważ doprowadziło do poznania ocalałych kolonistów, utknięcia na Wodinie na całe lata, małżeństwa Randala z mieszkanką tego świata i narodzin jego córki. Żona niestety nie przeżyła narodzin. W 2546 roku UNSC namierzyło Randala Aikena, takie imię przyjął w cywilu, i zobowiązało go do powrotu do służby. Zainwestowano w niego zbyt wielkie środki, by dać mu odejść. Ostatecznie zawarł układ pozwalający mu opuścić wojsko, jednak Oenai cofnęło wszelkie jego ulepszenia. Samotny ojciec opuścił córkę Wodin i przeniósł się na kolonię Sedra, gdzie dołączył do kolonialnej straży. To właśnie tam w 2556 roku samotny Sangili przemycił bombę biologiczną, która odebrała życie kilkudziesięciu ludziom, w tym córce Randala. Później były Spartanin trafił na agenta Loka i rozpoczęła się ich wspólna misja na odłamku Alpha Halo, źródle broni biologicznej. Po licznych komplikacjach Randall z własnej decyzji został na powierzchni instalacji, by ręcznie zdetonować taktyczną atomówkę i pozbyć się problemu. Ostatni akt jego historii możecie śledzić w serialu Halo Nightfall. Spartanin Douglas 042, Spartanin Jerome 092 i Spartanka Alice 130. Najsłynniejsi członkowie zespołu czerwonych. Na przestrzeni lat do drużyny należało kilkudziesięciu Spartan. Douglas Rutland dorastał beztrosko na Asphodel i zmiana trybu życia po porwaniu do programu Spartan 2 była dla niego trudna. Jerome Cable miał mniej szczęśliwą przeszłość i dość wcześnie poznał uliczną przestępczość. Mimo licznych prób ucieczki z obozu szkoleniowego na Reach, został wyróżniony jako jeden z wiodących Spartan i dołączył do grona dowódców drużyn. Alice Treske na rodzinnym świecie Passage wyróżniała się pociągiem do inżynierii. Jej ciało pierwotnie odrzuciło ulepszenia, przez co pojawiło się ryzyko okaleczenia lub śmierci. Ostatecznie operacja okazała się sukcesem i Alice została włączona do stałej służby. W tym trzyosobowym składzie drużyna czerwona stacjonowała w 2531 roku na Arkadii, gdzie połączyła siły z ekipą Spirit of Fire w celu ewakuacji ludności. Gdy kowenanci zostali przepędzeni, nasza trójka bohaterów dołączyła do załogi kapitana Catera i trafiła na Shield World, gdzie przy współpracy z sierżantem Forge'em uniemożliwili kosmitom wykorzystanie floty Forerunnerów. Po tej misji czerwoni wraz z całą załogą Spirit of Fire zostali uznani za zaginionych. Podczas walk o Reach Frederick 104 został dowódcą oficjalnej drużyny czerwonych, a oryginalny skład utkwił w uśpieniu przez 28 lat. Statek kapitana Catera dryfował w przestrzeni kosmicznej do momentu natknięcia się na Arkę, gdzie czerwoni z resztą załogi starli się z wygnańcami Atrioxa i podjęli próbę kontaktu z Ziemią. Głównymi źródłami historii tej trójki są dwie części Halo Wars. Spartanin William 043. Pogodny Spartanin, który żartami i zagadkami podtrzymywał kompanów na duchu. Niełatwe następstwa wyboru do programu zahartowały go, przez co Will stracił sobie to coś. Potrafił trafić lecące Banshee z wyrzutni rakiet, a także zabić Huntera w walce wręcz. Pierwszy raz jest wymieniony z imienia podczas walk na Reach, gdzie był częścią drużyny czerwonych dowodzonych przez Freda, a następnie dowodził zespołem Delta broniącym się kilka dni w bazie Castle. W czasie operacji First Strike był piątym członkiem niebieskich, a na ziemi przyczynił się do zatrzymania inwazji po odlocie statku UNSC in Amberclad. Jego historia zakończyła się na Onyx, gdzie dostał się z drużyną po byciu wezwanym przez dr Halsey podczas ostatecznej walki przed portalem do rdzenia sztucznego świata. Nieuzbrojony Will stawił czoło parze Hunterów, by dać innym czas na odwrót. Mimo unieszkodliwienia jednego z napastników, drugi z pary łowców trafił go swoim działem, roztapiając pancerz Spartanina i zabijając Williama na miejscu. Spartanin Keiichi 047. Jeden ze Spartan, o których nie można wiele powiedzieć. Służył podczas kampanii na Harvest, współpracował z załogą Spirit of Fire, zgłosił seryjnie awarię systemu komunikacji. W 2558 uznany za zaginionego w akcji, jednak bez wspomnienia jego śmierci w jakimkolwiek źródle nie możemy być pewni losu Keiichiego, głównie ze względu na dyrektywę ONI, przez którą wszyscy Spartanie polegli na służbie, są oficjalnie uznawani za zaginionych. Spartanin Kurt 051. Niezwykle istotna postać w kontekście historii uniwersum Halo. Kurt Trevelyan urodził się na Mirze, zawarł wiele przyjaźni wśród kompanów i wyróżniał się otwartością. Jeden z czołowych kandydatów do grona dowódców drużyn, faworyt Bosmana Mendeza do miana lidera Spartan. Na polu bitwy wyróżniała go niezawodna intuicja i umiejętność unikania pułapek. Kompanii, a wśród nich John, nauczyli się ufać jego instynktowi. Dowódca drużyny zielonych i członek niebieskich po śmierci Sama.
Podczas misji w obozie New Hope samodzielnie ocalił całą drużynę z pojmania. Jego wyjątkowość została zauważona również poza kręgiem osób zaangażowanych w program Spartan. W 2531 pułkownik Ackerson, znany z niechęci do Spartan, upozorował śmierć Kurta, przejmując go do swojego programu Spartan trzeciej generacji jako speca i weterana pierwotnej formacji. Kurt zdecydował się służyć swoim doświadczeniem i wiedzą kolejnemu pokoleniu superżołnierzy. Otrzymawszy rangę porucznika i fałszywe nazwisko Ambrose, przez lata doglądał powstawania i porażek trzech kampanii Spartan trzeciej generacji. Historia tego programu była pełna niemożliwych misji i śmierci przytłaczającej ilości podkomendnych, co głęboko dotykało Kurta. Jedynych ocalały z kompanii Beta, Toma i Lucy, Ambrose trzymał blisko siebie w kolejnych latach funkcjonowania programu. W 2552 roku, na skutek uruchomienia pierścienia Halo, planeta Onyx, na której prowadzone było tajne szkolenie, okazała się kolejnym sztucznym tworem Forerunnerów, co spowodowało aktywację Sentin i przyciągnięcie uwagi Covenantów. W decydującym momencie bitwy o Onyx, po ponownym spotkaniu dr Halsey i Niebieskich, poświęcił życie broniąc portalu przez detonację głowic odcinających ocalałych kompanów Kurta od napastników. Już po całym zajściu Onyx został oficjalnie wpisany jako Shield Ward i nazwany na cześć Kurta – Trevelyan. Najważniejszy etap historii Kurta poznacie czytając Halo Ghost of Onyx. Spartanin George 052. Znany z drużyny Noble, George był jedynym Spartaninem drugiej generacji wśród samych trójek. W zespole wyróżniały go dziesiątki lat doświadczenia bojowego oraz potężna postura speca od ciężkiego sprzętu. George wyróżniał się współczuciem okazywanym cywilom, a także faktem, że Reach było jego rodzinnym światem. W jego postaci widzimy wiele naleciałości węgierskich. Mówi płynnie po węgiersku, jego miejsce pochodzenia współdzieli nazwę z autentyczną miejscowością na Węgrzech, Palhaza, zaś swój ciężki karabin maszynowy nazwał pieszczotliwie Etilka, co też jest autentycznym imieniem kobiecych z tamtych stron. Wraz z drużyną Noble odkrył obecność Covenantów na Reach i walczył z najeźdźcami w kolejnych dniach. Brał wraz z Noble Six udział w operacji Uppercut, polegającej na ataku na orbitujący wokół Reach superlotniskowiec Long Night of Solace. Gdy jedyną opcją była ręczna detonacja bomby, George nie zastanawiał się długo. Upewnił się, że młodszy kompan opuści pokład statku i zdetonował głowicę, by uratować rodzimy świat. Niestety nad Reach przybyła później cała flota i planeta była skazana na zagładę. Niedługo po tym akcie heroizmu Kat stwierdziła, że George miał szczęście umierając w ten sposób. Gdy nad resztą zespołu wisiało fatum śmierci w beznadziejnej i bezcelowej walce, Spartanin drugiej generacji wierząc, że uratował Reach. To wszystko oczywiście do wglądu podczas przechodzenia Halo Reach. George zaliczył też drobny występ w animacji Fall of Reach. Spartanka Linda 058, Spartanka Kelly 087, Spartanin Frederick 104 i Spartanin John 117. Niebiescy, najsłynniejsza drużyna Spartan drugiej generacji. John ze swoimi kompanami, Lindą, Kelly i Fredem. Linda to wyspecjalizowany snajper. Zasłynęła zastrzeleniem dwóch celów tak, że nawet John nie potrafił stwierdzić, kto został trafiony pierwszy. Kelly była najszybsza wśród Spartan. Fred osiągnął najwyższą rangę wśród Spartan, nie licząc wyjątkowej sytuacji Kurta i był jednym z najlepszych dowódców dostrzeżonych przez Halsey. Drużyna narodziła się pierwszego dnia treningu sześciolatków, gdy John, Kelly i Sam dostali wspólny przydział. Często konkurowali z zielonymi dowodzonymi przez Kurta i co ciekawe zwykle przegrywali. Niebiescy jako pierwsi ruszyli na prawdziwą misję, jeszcze nie uzbrojeni w kultowe pancerze Mjolnir. Przeprowadzili udany zamach na dowódcę rebeliantów Roberta Wattsa. Brali udział w pierwszym kontakcie z obcymi na statku Covenantów, efektem czego była śmierć Sama i jego późniejsza nieobecność w najbardziej znanych operacjach. Podczas najazdu na Camp New Hope próbowali odzyskać kilka atomówek, jednak wpadli w pułapkę. Uratowała ich słynna intuicja Kurta, którą niegdyś przeklinali na treningach, a którą Kurt teraz jako świeży członek zespołu ponownie się wykazał. Wsławiając się kolejnymi udanymi operacjami dotarli do bitwy o Reach, kiedy to zostali rozdzieleni. Skromny zespół czyścił dane z opuszczonych statków na orbicie, a powiększona drużyna czerwonych dowodzona przez Freda walczyła na powierzchni planety. John i Linda ostatecznie trafili na UNSC Forward Unto Dawn z zadaniem przetransportowania ważnej przesyłki z Reach. Linda doznała poważnych ran w trakcie walk i zapadła w śpiączkę. Po wielu wydarzeniach została uratowana przez dr Halsey, która przeprowadziła na niej operację. John uczestniczył w wydarzeniach Combat Evolved i Halo 2, a gdy UNSC i Number Clad ruszył w pościg za prorokiem żalu, pozostali niebiescy dotarli na ziemię i brali udział w trwających 2 tygodnie walkach w Nowej Mombasie.
Kolejne operacje przechodzą kolejno przez Antarktydę, Kubę, później wyruszają z Halsey z odsieczą na utajoną planetę Onyx, gdzie utkną na dłużej wewnątrz sfery Dysona w wymiarze Sleep Space. Po paru miesiącach zostaną odnalezieni przez Kilo 5. Linda, Kelly i Fred pozostali na służbie, gdy John był zamrożony przez lata dzielące Halo 3 i 4. Po powstrzymaniu Dydakta zespół się zjednoczył i stawił czoło przebudzonemu Forerunnerowi, po czym wrócił na misje ciągnące się aż do Argent Moon i wydarzeń Halo 5 Guardians. Spartanin Malcolm 059. Historia spartańska, jak ich wiele. Przydzielony przez Johna do drużyny czerwonych, dowodzonych przez Frederica podczas upadku Reach. Zginął podczas walk w wyniku wypadku Pelikana. Fred odnalazł ciało poległego i użył części jego pancerza, konkretnie uszczelkę ciśnieniową, która zapobiegała wyciekowi hydrostatycznego żelu z pomiędzy warstw kostiumu. Mimo iż to brzydziło dowódcę, spartańska logika podpowiadała, że odrzucenie takiego daru było bezczeszczeniem pamięci po Malcolmie. Można o tym poczytać w książce First Strike. Spartanka Maria 062. Marię poznajemy tuż przed bitwą o ziemię. Jej jedyny występ obejmował test pancerza Mjolnir Mark VI, w którym po skoku z orbity zmierzyła się z drużyną komandosów ODST. Strój uzyskał jej akceptację i został później wysłany na orbitalną stację Kair, gdzie miał czekać na Johna i zawiązanie akcji Halo 2. Sama Maria po przeprowadzeniu testów odrzuciła propozycję powrotu do służby i wybrała opcję przejścia na emeryturę. Wspomniała, że marzy o założeniu rodziny. Epizod ten opisuje jedna z historii z komiksu Halo Graphic Novel. Spartanka Sheila 065. Postać, o której wiemy tylko ze wspomnień dr Halsey. W 2544 towarzyszyła pani doktor na Miridem w charakterze ochrony. Gdy zostały zaatakowane przez kowenantów, Sheila eskortowała Halsey w bezpieczne miejsce, jednak dorwał ją dowódca Sangeli, Tel Lodame. Mimo śmierci Sheili, pani doktor udało się ewakuować. Zapał, z jakim Spartanka broniła Halsey, pozwolił wydedukować napastnikowi jej wysoki status, co doprowadziło później do jej uprowadzenia. Spartanin Soren 066. Pochodzący z kolonii Dwarka, członek programu Spartan. Jego ojczym prowadził farmę poza dozwoloną strefą, co owocowało unikaniem kontaktu z władzami i służbami kolonii. Gdy Soren miał 6 lat, jego matka zachorowała, jednak ojczym nie zabrał jej do lekarza, by jego nielegalny interes nie wyszedł na jaw. Przypadłość okazała się śmiertelną chorobą charakterystyczną dla Dwarki. Po utracie żony wina przytłoczyła ojczyma Sorena, który zaczął zachowywać się w nieobliczalny sposób. Nie przyjął do wiadomości śmierci ukochanej i trzymał ją w domu, czekając aż wyzdrowieje. 6-letni Soren miał zakaz wstępu do sypialni, gdzie znajdowało się ciało matki. Jednak ostatecznie poznał prawdę, czego efektem było dotkliwe ranienie ojczyma i ucieczka z domu. Chłopiec żył w okolicznych lasach, hartując się i stale obserwując nielegalną farmę, na której niegdyś mieszkał. Pewnego dnia los upomniał się o winnego i ojczym zachorował na tę samą śmiertelną chorobę, co jego małżonka. Najwyraźniej Soren czekał na ten moment, bo gdy farmer przewrócił się na swoim polu, chłopiec zamiast udzielić mu pomocy, patrzył, jak umiera. Pochował oboje zmarłych i ruszył do najbliższego zamieszkałego siedliska, które było oddalone o całe 112 km. Nie zdradził nikomu prawdy i został oddany do rodziny zastępczej. Niedługo potem został namierzony przez dr Halsey i Jacoba Kisa. Pani doktor, widząc nieciekawą sytuację Sorena, dała mu wybór uczestnictwa w jej programie Spartan. Młody rekrut wybrał zgodnie z przewidywaniami. Jego trudne doświadczenia wpłynęły na jego życie wśród innych kandydatów na Spartan. Soren próbował wmieszać się w tłum, być niewidoczny, często sypiał na ziemi poza barakami. Na długo utkwiły mu w pamięci słowa Halsey, by nie dał się zostawić w tyle. Właśnie przez to, gdy znów dała mu wybór co do uczestnictwa w programie i przejścia operacji, rekrut zdecydował się nie zostawać w tyle za innymi. Jego operacje nie były przyjemne dla nikogo. Dręczony koszmarami zerwał się ze stołu, zaatakował personel i uciekł, ścigany przez drużynę Bosmana Mendeza. Po powrocie na stół został unieruchomiony obręczami z tytanium. Taki stan utrzymywał się przez 3 miesiące, po których Soren poznał prawdę o swoim stanie. Nieproporcjonalny przyrost mięśni górnej części ciała, asymetria nóg i deformacja palców. Konieczne okazało się wdrożenie środków przeciwbólowych, jednak Spartanin szybko je odstawił, bo zbytnio go otumaniały. Po tych wszystkich cierpieniach Soren dostał kolejny cios. Mendes nie zamierzał dopuścić go do aktywnej służby. Ból, upośledzenie ciała, nawet tak trywialne problemy jak dopasowanie pancerza do nietypowej fizjonomii. Soren miał trafić za biurko i pogodzić się z porażką.
Papierową robotą zajmował się do wieku 16 lat, gdy trafił pod wpływ technika imieniem Parch, którą z insurekcjonistami. To doprowadziło do ucieczki i do wspomnianej wcześniej bójki z Randallem. Próba opuszczenia Reach skończyła się rozbiciem statku i śmiercią Parcha. Sorena nigdy nie odnaleziono. Możliwe, że przeżył gdzieś w dziczy i nie chciał być odnaleziony. Najprawdopodobniej zginął podczas oblężenia Reach. Jego historię można poznać czytając opowiadanie Pariach ze zbioru Halo Evolutions. Spartanin Solomon 069 i Spartanin Arthur 079. Znamy ich przede wszystkim z udziału w misji odbicia Dr. Halsey z rąk Covenantów, przedstawionej w animacji Package będącej częścią Halo Legends. Drużynę składającą się z Johna, Freda, Kelly i właśnie Solomona i Artura zaatakowała trzecią flotę chwalebnej konsekwencji na pojazdach zwanych Booster Flame'ami. Misja pociągnęła za sobą ofiary, wśród których byli też Solomon i Artur. Pierwszy z nich zginął w wybuchu, śledząc fałszywy sygnał w jednym z hangarów, drugi rozbił się, osłaniając Kelly. Solomon był znany ze swojej agresji i uporu. O Arturze wiemy trochę więcej. Nazywał się Arthur Remo. Jego ojciec Andy, będący kryminalistą, podejrzewał podmianę syna na klona i zaczął go poszukiwać. Jednocząc się z innym ojcem osamotnionym przez program Spartan, dokonał żywota, próbując odkryć prawdę. Jego kompanem był Stefan Sanske, ojciec Naomi 010. Spartanka Cassandra 075. Cassandra była jedną z ofiar nieudanego procesu augmentacji. Nie wiadomo o niej wiele więcej niż to, co można powiedzieć o każdym uczestniku programu. Wspomnieć można jedynie o jej liście do Johna zawartym w albumie dołączanym do edycji kolekcjonerskiej Halo 2. Z niego wiemy, że martwi się o swojego kompana, że informuje go, jak przebiega jej rehabilitacja, że emocjonuje się nowym rodzajem pancerza Mjolnir, który ma być poddany testom, oraz że źle się czuje z coraz powszechniej używaną technologią Covenantów. Spartanin René 081. Kolejny pechowy uczestnik niesławnego programu Spartan, który po nieudanych ulepszeniach trafił do pracy biurowej, najpewniej w ONI. Prawdopodobnie do reszty życia będzie musiał zażywać regeneracji w specjalnym zbiorniku. Halsey wspomniała o możliwej terapii dla niego i innych pokrzywdzonych Spartan. Spartanin Fajad 084. Sprawny zwiadowca, czujny i bystry. Na wczesnym etapie szkolenia zaprzyjaźnił się z Johnem i Samem. On też stał się urzędnikiem z konieczności, bo jego ciało nie zniosło dobrze operacji. Dodatkowo dorobił się choroby Parkinsona. W nadchodzących nudnych dla Fajada latach opublikował on swoją pracę naukową na temat wymiaru Sleep Space, z którą zapoznał się Jacob Kiss, co pomogło mu przewidzieć pojawienie się Covenantów i przeprowadzenie manewru znanego później jako pętla Kissa. Dało mu to przewagę w nadchodzącej bitwie o Sigma Octanus 4. Spartanin Musa 096. Musa również nie przeszedł pozytywnie procesu augmentacji. W jego przypadku skończyło się na kalectwie i konieczności używania wózka inwalidzkiego. Musa znienawidził Halsey i całe ONI za krzywdy, jakie wyrządzili jemu i reszcie kandydatów. Z czasem zrozumiał dylematy moralne, z jakimi musiano się zmierzyć, tworząc Spartan. Kosztem życia kilku sześciolatków uratowano ludzkość od insurekcji i Covenantów. Właśnie dlatego, gdy w swojej karierze dotarł do rangi oficerskiej, zaproponował kolejny program Spartan. Musa był idealnym kandydatem, by po drugiej i trzeciej generacji Spartan zrobić to w końcu w jedyny, moralnie akceptowalny sposób. Wraz z Johnem wybrał piątkę pierwszych kandydatów, wśród których była Sarah Palmer i Vladimir Scruggs. Pierwsze szkolenie nadzorowane przez Musę obejmowały trening bojowy z udziałem Marines oraz wykłady, podczas których wpajał im istotę współpracy. Rekruci ćwiczyli pozbawieni pancerzy, bo w opinii Musy musieli najpierw na nie zasłużyć. Po pierwszych sukcesach swoich Spartan zaczął otwarcie krytykować Radę za niepowodzenie pierwotnej kandydatki na Spartankę 4, Ilse Zane, która niczym poprzednicy z drugiego programu napotkała problemy podczas ulepszeń organizmu. Musę można poznać w komiksie Halo Initiation oraz książce New Blood. Spartanin Ralph 103, Spartanin Joseph 122 i Spartanin Oscar 129. W przeciwieństwie do kolegów z poprzedzającymi ich numerami, wszyscy trzej przetrwali proces ulepszeń bez uszczerbku na zdrowiu. Dołączyli wraz z Daisy 023 do grupy Spartan, która podjęła próbę ucieczki, by dotrzeć do domu. Joseph został schwytany niedługo po ucieczce. Oscar dotarł do dawnego domu i zobaczył swojego klona, jednak wzywająca policję rodzina sprawiła, że Spartanin poczuł, że nie ma już dla niego miejsca na tym świecie. W następstwie tych wydarzeń zastrzelił się w pobliskim parku.
Ralph przeszedł załamanie nerwowe, gdy ujrzał swojego chorego klona, w efekcie czego go zastrzelił. Wraz z resztą został pojmany i odesłany na Ridge. Ze względu na jego stan psychiczny, Ralph nie mógł żyć wśród... Ze względu na słaby stan psychiczny, Ralph nie mógł służyć wśród Spartan i został wydalony ze służby wraz z częściowym cofnięciem ulepszeń. Mimo to nastolatek wciąż różnie pewno nie pomogło mu dorastać w rodzinie zastępczej. Miewał epizody znęcania się nad słabszymi. Szukając swojego miejsca, zaciągnął się do wojska i jako szeregowy marin brał udział w kampanii Harvest. Podczas jednej z misji jego droga zbiegła się z Daisy 023, jednak żadne z nich nie przeżyło starcia z elitarnymi. Ralpha możemy obejrzeć w Halo Legends Homecoming. Spartanka Caris 137. Tajemnicza uczestniczka programu Spartan, która miewała problemy z agresją. Jak większość wybranych przez Halsey dzieci, była wyjątkowo silna jak na swój wiek, choć najwyraźniej nie zdawała sobie z tego sprawy. Jeszcze przed porwaniem zdarzył się szkolny incydent, w wyniku którego Caris wysłała do szpitala kilku kolegów z klasy. Już podczas szkolenia na Ridge sytuacja się powtórzyła i młoda Spartanka raniła śmiertelnie jednego z trenerów. Nie odbiło się to dobrze na Caris, która siedziała w kącie i przepłakiwała tragedię. Halsey odstąpiła od kary dyscyplinarnej, a Mendes podjął się rozmowy wychowawczej z nieradzącą sobie z własną siłą nastolatką. Jej dalszy los pozostaje nieznany. Spartanka Cal 141. Znamy ją wyłącznie z animacji Babysitter wchodzącej w skład Halo Legends. Wyróżniała się wyjątkową siłą nawet wśród Spartan. W czasie wojny z Covenantami Cal została wyznaczona do misji likwidacji jednego z drobniejszych proroków, a do eskorty przydzielono jej komandosów ODST. Tym samym stała się kolejnym przykładem przepaści dzielącej superżołnierzy z elitą będącą tylko ludźmi. Wyjątkową niechęcią darzy ją O'Brien, który był snajperem drużyny i trudno mu było ustąpić miejsca Spartaninowi. Niechęć tylko rosła, gdy w trakcie zajmowania pozycji Cal uratowała mu życie. W najważniejszym momencie, tuż przed oddaniem strzału do celu, cała drużyna została zaatakowana. Cal przyjęła na siebie cios przeznaczony dla O'Briena, a gdy reszta składu pozbywała się zagrożenia, snajper ODST zdjął umierającej Spartance hełm. Dla niego ukrywająca się pod spodem piękność była zaskoczeniem, które dało mu do zrozumienia, że odczłowieczeni superżołnierze wcale tak bardzo nie różnią się od zwykłych ludzi. O'Brien sam musiał dokończyć misję i skutecznie wyeliminował cel, zastępując Cal. Nieświadomość kompanów na temat jej płci i przesadna uroda były środkami do zbudowania momentu objawienia dla komandosów, którzy po lekcji, jaką nauczyła ich Cal, zaczęli sympatyzować ze Spartanami, co było wyjątkowe w ich jednostce. Spartanie nigdy nie umierają. Mogą jedynie zaginąć w akcji. Tak wam powie ONI. Ja wam powiem, że stan na 2558 to 24 Spartan martwych, 6 naprawdę zaginionych w akcji, 7 nie przeszło pomyślnie operacji, los trójki jest nieznany, a 9 na pewno żyje. To smutny bilans, który daje nam dwie możliwości na przyszłość. Rozrastający się świat Halo w końcu przybliży nam losy nieznanych Spartan drugiej generacji, albo wszyscy pójdziemy naprzód i skupimy swoją uwagę na kolejnych inkarnacjach programu superżołnierzy, które nie mają prawa być już tak wyjątkowe jak grupa 49 niesamowitych osób, które dziś poznaliśmy.